Dzień ślubu na pewno będzie bardzo przyjemny, jeżeli dokładnie go zaplanujemy. Namawiam wszystkich narzeczonych, aby przygotowali scenariusz dnia ślubu, taki perfekcyjny harmonogram. Harmonogram dnia ślubu to jest przede wszystkim również dokument, który jest potrzebny organizatorowi, który odpowiada za koordynację przyjęcia weselnego. To właśnie z tego dokumentu koordynator dowiaduje się, o której godzinie narzeczeni planują przyjechać do restauracji, w której odbywa się przyjęcie, o której pojawią się tam goście, o której godzinie będzie para młoda planuje pierwszy taniec, o której należy podać tort weselny i kolejne gorące dania. Bez tego będzie duże zamieszanie i przyjęcie niestety może się nie udać. Właściciel restauracji, w której odbywa się przyjęcie, muszą wiedzieć, co o której godzinie będzie się działo. Czyli że kamerzysta musi wiedzieć, o której godzinie ma przyjechać do domu panny młodej. To samo dotyczy fotografa. Właściciel firmy, która wynajmuje samochód narzeczonym na dzień ślubu, musi wiedzieć, o której godzinie ten samochód podstawić, na przykład pod dom państwa młodych. I oprócz godzinowego takiego przygotowania harmonogramu powinny się tam znajdować dane wszystkich osób, czyli numery telefonów i ich imiona i nazwiska, które pomagają przy przygotowaniu ślubu. Czyli musi być numer kontaktowy nawet do florysty, który tego dnia przygotowuje bukiet dla panny młodej. Musi być telefon kontaktowy do kamerzysty, do fotografa, do właściciela restauracji. Tak, żeby w momencie, w którym ktoś się nie pojawi na ślubu, nie było zamieszania, że nie można go znaleźć. Dzień ślubu to nie powinno być bieganina i stres dla obojga narzeczonych, tylko przyjemność. Czyli panna młoda wstaje rano, bierze relaksującą kąpiel, kolejno powinna jechać do fryzjera. Tutaj namawiam panny młode, żeby do fryzjera zabierały ze sobą mamę, druhnę, a nawet przyszłą teściową, tak żeby wszystkie czesane były w jednym miejscu. To wprowadza ich w bardzo przyjemną, ślubną już atmosferę. Później na miejsce do domu panny młodej, czy tam, gdzie ona się przygotowuje do ślubu, powinien przyjechać wizażysta. I to samo, zaczyna makijaż od panny młodej, ale później może umalować również inne ważne w tym dniu kobiety, czyli chociażby jej siostrę, druhnę czy mamę. Panna młoda oprócz tego powinna mieć naszykowane na ten dzień ślubu bardzo ważne akcesoria. Przede wszystkim jest to torebka, czy jakiś jej podręczny kuferek, w którym nie może zabraknąć igły i nitki na wypadek, gdyby chociażby tren odprął się od sukni i trzeba byłoby go natychmiast przyszywać. Powinny być zapasowe buty, zapasowe pończochy, puder, pomadka, czyli coś, czym będzie mogła sobie w trakcie przyjęcia poprawić makijaż. Powinny być chusteczki higieniczne, jeżeli wzruszy się podczas ceremonii. Powinien być też najlepiej satynowy woreczek, który będzie mogła pozbierać sobie monety, którymi goście obrzucą ją przed kościołem. Często niestety narzeczeni o tym zapominają i później nie mają w co zabrać pozbieranych monet na pamiątkę do domu. Oczywiście przygotowane powinny być również dokumenty, które będą potrzebne do zawarcia związku małżeńskiego. Narzeczeni powinni ze sobą również zabrać dowody osobiste, które pokazują w kościele. Przed wyjazdem do kościoła narzeczeni powinni również sprawdzić, czy na pewno zabrali obrączki. Tradycja również nakazuje, że jeżeli państwo młodzi nie przygotowują się do ślubu w tym samym domu czy w tym samym miejscu, to pan młody przyjeżdża po pannę młodą, na przykład ze świadkiem i swoimi rodzicami, a po drodze powinien odebrać bukiet, który wręcza pannie młodej, witając się z nią przed ślubem. Poza tym polecałabym nie robić sesji zdjęciowej, co kiedyś było częstą praktyką, między ślubem a weselem. To bardzo psuje humor gościom, którzy zazwyczaj przyjeżdżają na przyjęcie weselne głodni i czekają na pierwszy poczęstunek, a tymczasem muszą, nie wypada im wejść do restauracji, w której odbywa się przyjęcie, zanim pojawi się tam para młoda. I jest to dość nieprzyjemne, jeżeli goście stoją przed wejściem i godzinę czekają na narzeczonych, którzy pojechali na sesję zdjęciową. Dlatego lepiej jest, jeżeli taka sesja zdjęciowa albo odbywa się
dzień po ślubie, albo odbywa się przed ślubem, na przykład wcześniej rano, zaraz po wykonaniu makijażu czy fryzury. Za to, żeby panna młoda miała wszystkie potrzebne podczas ceremonii ślubu i przyjęcia weselnego akcesoria, odpowiedzialna jest jej druhna. Natomiast świadek ma trudniejsze zadanie, to znaczy jemu powierza się koperty, którymi będzie musiał opłacić podwykonawców. Na kopercie, w której znajdują się pieniądze, powinno być wypisane nazwisko lub nazwa podwykonawcy, chociażby zespołu weselnego, i kwota, która jest dla tego zespołu przeznaczona. Świadek musi również wiedzieć, o której godzinie poszczególni wykonawcy życzyliby sobie otrzymać wynagrodzenie i w odpowiednim momencie im tą kopertę wręczyć.